Wraz z upadkiem Czechosłowacji 15 marca 1939 roku oraz niemieckimi roszczeniami z 21 marca jasne stało się, że wojna z Niemcami to tylko kwestia czasu. Wiedział o tym marszałek Rydz-Śmigły, który już 23 marca wezwał do siebie generała Antoniego Schillinga. Podczas tego spotkania generał Schilling otrzymał rozkazy dla grupy ćwiczeń Antoni, jak pierwotnie nazwano Armię Kraków, które nakazywały obronę rejonu przemysłowego Górnego Śląska, Częstochowy oraz osłonę Krakowa od południa. Już na początku istnienia Armii Kraków jej dowództwo napotkało szereg problemów na swoim odcinku. Najlepiej zabezpieczonym rejonem był 22-kilometrowy odcinek umocnień śląskich, które zabezpieczał rejon przemysłowy Śląska przed niemieckim uderzeniem. Na pozostałych odcinkach dowództwo polskie miało ogromny problem. Na odcinku częstochowskim znajdowała się 7. Dywizja Piechoty, która za wszelką cenę miała bronić Częstochowy, zamykając kierunek na Piotrków. Jednak rozciągnięcie tej dywizji już na początku skazywało ją na zniszczenie, tym bardziej, że dywizja ta była całkowicie odizolowana od sąsiadów. Od Armii Łódź było to około 40-50 km, od krakowskiej brygady kawalerii około 15-20 km. Na północ od umocnień śląskich, w rejonie Woźnik, obrona przypadła krakowskiej brygadzie kawalerii. Jednak brygada ta miała pojawić się dopiero po zmobilizowaniu, a do tego czasu kierunek ten był jedynie dozorowany przez alarmowy kombinowany dywizjon kawalerii. Dużym problemem było południowe skrzydło fortyfikacji śląskich, które od Mikołowa można było obejść, co przekreślało możliwości obrony Śląska. Podobny problem znajdował się w rejonie Pszczyny, która odgrywała ogromną rolę w planach polskiej obrony. Dopiero w czerwcu rozpoczęto fortyfikowanie tego rejonu, tak samo jak fortyfikowanie rejonu Mikołów, Wyry, Kobiór. Kierunek górski, karpacki, po utworzeniu Słowacji miał duże znaczenie i pośpiesznie starano się wzmocnić ten rejon poprzez fortyfikacje stałe, które miały zablokować niemieckie uderzenia. Przez całą wiosnę oraz lato trwały pośpieszne działania mające poprawić obronę Armii Kraków. Przyznane fundusze pozwalały na wybudowanie 265 schronów bojowych, które optymalnie mogły zabezpieczyć około 40-kilometrowy odcinek frontu, ale nie 230-kilometrowy odcinek obrony armii. Generał Schilling, zdając sobie sprawę z małych funduszy, postanowił podzielić możliwości budowy schronów na wszystkie odcinki obrony. Na odcinku częstochowskim miano wybudować 61 schronów, na odcinku śląskim 45, na odcinku pszczyńskim 59, na odcinku bielskim 64, a na odcinku Skoczów-Cieszyn 25 i odcinek żywiecki 11 schronów. Bardzo niekorzystnie wyglądała sytuacja odnośnie zaminowania odcinków, gdzie spodziewano się działania niemieckich czołgów. Jeżeli chodzi o jednostki Armii Kraków, po tajnej mobilizacji z marca 1939 roku zwiększono stany w 7. i 23. Dywizji Piechoty, 55. Dywizji Piechoty i 21. Dywizji Górskiej. 12 sierpnia do Armii Kraków dołączyła 10. Brygada Kawalerii, która znajdowała się w rejonie Krakowa. Po częściowej mobilizacji z 24 sierpnia 1939 roku, która zakończyła się całkowicie dopiero 27 sierpnia, wstępną gotowość osiągnęła krakowska brygada kawalerii oraz 6. Dywizja Piechoty, jednak ani jedna, ani druga nie zostały skierowane w rejon koncentracji. Dopiero 29 sierpnia dowództwo Armii Kraków otrzymało zgodę na przyjęcie ugrupowania wyjściowego. Na północy na kierunku częstochowskim znajdowała się 7. Dywizja Piechoty, wzmocniona batalionami obrony narodowej. Do 30 września jej pozycja była bardzo zła, gdyż na północ od niej była 30-kilometrowa luka od najbliższych jednostek Armii Łódź. Zmieniło się to właśnie dopiero 30 sierpnia, kiedy to Wołyńska Brygada Kawalerii zamknęła lukę, zapewniając słabą łączność pomiędzy nią a 7 Dywizją Piechoty. Na południe od 7 Dywizji Piechoty znajdowała się krakowska brygada kawalerii, która wysłała na przedpole głównej pozycji pod Woźnikami 3. Pułk Ułanów.
Jednak pomiędzy 7 Dywizją Piechoty a Krakowską Brygadą Kawalerii była 15-kilometrowa luka, bardzo groźna dla polskiego zgrupowania. Na południe od Krakowskiej Brygady Kawalerii znajdowała się Grupa Operacyjna Śląsk, która na północy, na styku z Krakowską Brygadą Kawalerii, miała rozwinięty oddział wydzielony Tarnowskiej Góry. W centrum znajdowały się umocnienia śląskie obsadzone przez oddziały forteczne. W rejonie Mikołowa znajdowały się oddziały 55. Dywizji Piechoty Rezerwowej bez 204. Pułku Piechoty Rezerwowej, który dopiero rozpoczynał mobilizację. W rejonie Kobiór znajdował się oddział wydzielony 55. Dywizji Piechoty Rezerwowej, na tyłach zaś znajdowały się oddziały 23. Dywizji Piechoty, które były częściowo wymieszane z oddziałami 55. Dywizji Rezerwowej. W rejonie Rybnika znajdował się oddział wydzielony Rybnik, który miał opóźnić niemieckie natarcie na Pszczynę oraz Kobiór. Na południe od Grupy Operacyjnej Śląsk znajdowała się Grupa Operacyjna Bielsko, która siłami 21. Dywizji Górskiej miała opóźniać niemieckie działania na kierunku cieszyńskim oraz bielskim. W rejonie Zatora znajdowały się oddziały 6. Dywizji Piechoty, które miały obsadzić rejon Pszczyny, ale póki co w rejonie Pszczyny działał tylko oddział wydzielony 6. Dywizji Piechoty. Na pograniczu karpackim działała 1. Brygada Górska, która swoimi siłami zamykała Doliny Górskie od Węgierskiej Górki przez Jeleśnie aż po Spisz. W odwodzie Armia Kraków posiadała 10. Brygadę Kawalerii oraz 12. Pułk Piechoty z 6. Dywizji Piechoty. Armia Kraków wedle planów miała jeszcze mieć 2 Dywizje Piechoty, jednak 11. Karpacka Dywizja Piechoty była w trakcie mobilizacji, a 45. Dywizja Piechoty Rezerwowej rozpoczęła mobilizację 30 sierpnia z datą 31 sierpnia jako pierwszym dniem mobilizacji i dopiero około 5-6 września dywizja miała osiągnąć wstępną gotowość. Plan Zachód przewidywał dla Armii Kraków rolę bardzo ważną, wręcz najważniejszą. Armia była filarem polskiej obrony. To na jej jednostkach spoczywało to, jak będzie przebiegała polska obrona w nadchodzącej wojnie. Dlatego też była najsilniejszą armią we wrześniu 1939 roku. Po drugiej stronie frontu pozycje zajmowały jednostki Grupy Armii Południe, a dokładnie południowe zgrupowanie 10. Armii oraz cała niemiecka 14. Armia. Z 10. Armii przeciwko jednostkom Armii Kraków miały działać elementy 16. Korpusu Pancernego w składzie 4. i 1. Dywizji Pancernej oraz 14. i 31. Dywizji Piechoty. 4. Korpusu Armijnego w składzie 46. i 4. Dywizji Piechoty oraz 15. Korpusu Lekkiego w składzie 2. i 3. Dywizji Lekkiej, z czego 3. Dywizja Lekka znajdowała się w odwodzie. Łącznie 1 września na odcinku Armii Kraków uderzyło 5 wielkich jednostek z 10. Armii, mając dodatkową 6. Dywizję w odwodzie. 14. Armia była głównym przeciwnikiem Armii Kraków i zgodnie z rozkazami poprzez szybkie wyeliminowanie polskich wojsk na Śląsku miała zająć teren aż po Dunajec. Do wykonania zadania 14. Armia miała 14 dywizji, w tym 2 słowackie dywizje. Jednak na dzień 1 września na pozycjach wyjściowych znajdowało się łącznie 10 dywizji. Na styku z 10. Armią znajdowało się dowództwo 3. Korpuśnego odcinka Grenchut z 239. Dywizją Piechoty. Poniżej pozycji zajmował 8. Korpus Armijny w składzie 8. 28. Dywizji Piechoty, 5. Dywizji Pancernej i pułku SS Germania. Dalej na południe szerokim wachlarzem rozwinięty był 17. Korpus Armijny w składzie 44., 45. i 7. Dywizji Piechoty. Na Orawie rozwinięte były wojska niemieckiego 22. Korpusu Armijnego w składzie 2. Dywizji Pancernej, 4. Dywizji Lekkiej oraz 3. Dywizji Górskiej. Jednak dowództwo 22. Korpusu Armijnego przejęło swoje obowiązki dopiero po południu 2 września, a do tego momentu dowództwo nad wojskami spoczywało na 18. Korpusie Armijnym.
Dalej na wschód pozycje już zajmowały wojska niemieckiego 18 Korpusu Armijnego w składzie 2 oraz 1 Dywizji Górskiej. Łącznie już pierwszego dnia walk na polskie oddziały miało uderzyć 10 niemieckich dywizji. Niemieckie zgrupowania jasno wskazywały, gdzie jest skierowany niemiecki wysiłek i co jest głównym celem. Nad armią Kraków zawisło już od pierwszej minuty wielkie niebezpieczeństwo, które rosło z każdą godziną. Pierwszego września 1939 roku o godzinie 4:45 wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając II wojnę światową. Na odcinku działania polskiej 7 Dywizji Piechoty ciężkie walki wybuchły w rejonie Lublińca, Krzepic oraz Truskolasów. Na odcinku krakowskiej Brygady Kawalerii silne oddziały pancerne uderzyły z występu Twaróg i już do godziny 8 rano wojska niemieckie zdobyły Kalety, ofiarnie bronione przez III Pułk Ułanów, który po utracie miasta skierował się do Koszęcin. Jednak i tam wojska polskie po walce zostały wyparte, a oddziały niemieckie skierowały się na Ligotę Woźniki. Na odcinku Tarnowskiej Góry wojska polskie odparły uderzenia niemieckiej 68 Dywizji Piechoty, która próbowała zająć miasto. W sektorze umocnień śląskich wojska niemieckie nie atakowały, ograniczając się do nawał artyleryjskich oraz działania grup dywersyjnych, które zajęły kilka punktów i dowództwo grupy operacyjnej Śląsk skierowało do ich odparcia dwa bataliony z 75. Pułku Piechoty. Najsilniejsze uderzenie wyszło na odcinku niemieckiego 8. Korpusu Armijnego, który siłami 8. oraz 28. Dywizji Piechoty od południa nacierał na najsłabszy punkt w polskiej obronie, czyli rejon Mikołów, Wyry, Kobiór, Pszczyna. Już około godziny 11 Mikołów znalazł się pod silnym ogniem niemieckich dział. Jednocześnie niemieckie oddziały dotarły do Gostyni oraz przedarły się na Kobiór, gdzie alarmowo wysłano oddziały pułkowe 201 Pułku Rezerwowego, jednak sytuacja w tym rejonie była nadal niepewna. Silne uderzenie 5. Dywizji Pancernej doprowadziło do rozbicia 1. Batalionu 75. Pułku Piechoty oraz zdobycia Rybnika, po czym wojska pancerne skierowały się na Żory, które zdobyto około godziny 11, po zaciętej walce rozbijając Batalion Obrony Narodowej Rybnik i kierując się od razu na Pszczynę, w rejonie której udało się obsadzić pozycję w Branice przez oddział wydzielony polskiej 6. Dywizji Piechoty. Reszta tej dywizji bez 12. Pułku Piechoty pośpiesznie kierowała się na Pszczynę w celu obsadzenia pozycji obronnych. Na odcinku Grupy Operacyjnej Bielsko wojska polskie pod słabym naciskiem planowo cofały się na pozycje pośrednie. Najgorsza sytuacja panowała na odcinku podtatrzańskim, gdzie do uderzenia ruszyły wojska niemieckie 2. Dywizja Pancerna, 4. Dywizja Lekka oraz 3. Dywizja Górska. Oddziały polskie ze składu 1. Pułku KOP nie były w stanie samodzielnie powstrzymać niemieckiego natarcia. Sytuacja na tym odcinku była tak groźna i niebezpieczna, że generał Schilling już o godzinie 8 rano skierował w ten rejon oddziały 10. Brygady Kawalerii, która dwoma kolumnami ruszyła w rejon Jordanowa Mszana Dolna z rozkazem zatrzymania niemieckiego natarcia. Dodatkowo w ten rejon skierowano 12. Pułk Piechoty bez 3. Batalionu z 6. Dywizji Piechoty oraz 51. Pociąg Pancerny. Po południu 1 września informacje, jakie spływały do dowództwa Armii Kraków, były jeszcze gorsze. Na północy 7. Dywizja Piechoty znajdowała się pod silnym naciskiem 4 niemieckich dywizji i poniosła już straty. Pod koniec dnia jednostki tej dywizji wycofały się na pozycję główną pod Częstochową. Krakowska Brygada Kawalerii, mimo ofiarności 3. Pułku Ułanów, nie powstrzymała niemieckich oddziałów, ale zdołała obsadzić główną linię obrony w rejonie Woźnik, pod którą podeszła niemiecka 2. Dywizja Lekka. W rejonie Tarnowskich Gór niemieckiej 68. Dywizji Piechoty nie udało się zdobyć miasta. Jednak najgorsza sytuacja krystalizowała się na południu fortyfikacji śląskich, a dokładnie w rejonie Wyry Kobiór, gdzie trwały zaciekłe walki. Dowództwo Grupy Operacyjnej Śląsk
Dostrzegając narastający kryzys na południowej flance, postanowiło skierować tam swój główny odwód, czyli 6 batalionów 23 Dywizji Piechoty wraz z artylerią, które już 2 września miały wykonać uderzenie i odrzucić niemieckie oddziały, które wdarły się w rejonie Wyry Tychy. W rejonie Kobiór, gdzie wdarły się niemieckie oddziały rozpoznawcze, pozycje obronne zajęła grupa 201 Pułku Piechoty Rezerwowej, która odrzuciła niemieckie oddziały z tego rejonu. Na kierunku Pszczyńskim popołudniowe natarcie niemieckiej 5. Dywizji Pancernej zostało odparte przez oddział wydzielony 6. Dywizji Piechoty, po czym całość 6. Dywizji Piechoty bez 12. Pułku Piechoty obsadziła główną pozycję w rejonie Pszczyny. Na odcinku grupy operacyjnej Bielsko wojska niemieckie podeszły wieczorem pod Cieszyn, Frysztat oraz Węgierską Górkę. Na odcinku podtatrzańskim odcinek 1. Pułku KOP został wzmocniony przez 10. Brygadę Kawalerii oraz 12. Pułk Piechoty bez 3. Batalionu, który obsadził pozycje obronne Góra Ludwiki, Wysoka, Naprawa Rabka, organizując jednocześnie w nocy częściowo udany wypad na wojska niemieckie. Po pierwszym dniu walk na odcinku Armii Kraków sytuacja nie napawała optymizmem. Oddziały polskie, ponosząc straty, zostały zmuszone do wycofania się na pozycje główne, gdzie miały się bronić za wszelką cenę. Bardzo ciężka sytuacja panowała na północnym skrzydle, gdzie 7. Dywizja Piechoty utraciła łączność z krakowską brygadą kawalerii i luka pomiędzy nimi wzrosła do około 15 km. Także na północ od 7. Dywizji Piechoty, na styku z Armią Łódź, Wołyńska Brygada Kawalerii po ciężkiej walce pod Mokrą wycofała się na północny wschód, co otwierało drogę dla wojsk niemieckich, które jeszcze nie rozpoznało polskie dowództwo. Także rejon obrony krakowskiej brygady kawalerii nie napawał optymizmem. Przed frontem polskich wojsk rozpoznano 2. Dywizję Lekką oraz elementy 3. Dywizji Lekkiej. Bardzo ciężka sytuacja panowała w centrum armii, a dokładnie na styku grupy operacyjnej Śląsk oraz grupy operacyjnej Bielsko, gdzie trwały zaciekłe walki, szczególnie w rejonie Wyry Tychy. Podciągnięcie odwodowej 23. Dywizji Piechoty dawało nadzieję na odtworzenie pozycji obronnych w tym rejonie. Także pod Pszczyną generał Szyling widział zagrożenie dla całej armii. Przełamanie na tym odcinku polskiego frontu mogło doprowadzić do klęski całej armii. Duże zagrożenie panowało na południowym odcinku w rejonie Jordanu w Rabka, gdzie spodziewano się silnego uderzenia niemieckiego. Przełamanie w tym rejonie mogło doprowadzić do okrążenia polskich oddziałów na zachód od Krakowa, a taki był główny cel niemieckiej 14. Armii. Wczesnym rankiem 2 września, około godziny 5 rano, do uderzenia przeszła niemiecka 2. Dywizja Lekka, która po 5-godzinnej walce przełamała centrum krakowskiej brygady kawalerii i około godziny 10 zmusiła do odwrotu polskie oddziały na Kozie Głowy. Generał Szyling, poinformowany o tym, nakazał przegrupowanie na północne skrzydło grupy operacyjnej Śląsk elementów 23. Dywizji Piechoty oraz oddziałów z odcinka Niezdary, aby osłonić polskie zgrupowanie walczące na Śląsku. Jednocześnie pierwsze oddziały nowej polskiej jednostki, która została przydzielona do Armii Kraków, 22. Dywizji Górskiej, zostały skierowane do rejonu Olkusza, aby zabezpieczyć ten rejon działania. W rejonie Mikołów, Wyry, Kobiór trwały zacięte walki. Polskie oddziały 55. Dywizji Piechoty Rezerwowej oraz 23. Dywizja Piechoty ze wsparciem artylerii zmagały się z niemieckimi oddziałami 8. oraz 28. Dywizji Piechoty. Walki w tym rejonie były bardzo zacięte i zakończyły się wieczorem częściowym sukcesem polskim. Pod Pszczyną pierwsze natarcie niemieckiej 5. Dywizji Pancernej zostało odparte, jednak około godziny 13.00 nowe natarcie wielką ilością czołgów doprowadziło do przełamania. Niemieckie jednostki nie tylko przełamały front, ale wdarły się na tyły 6. Dywizji Piechoty, która poniosła bardzo duże straty w artylerii oraz sile żywej. Szczególnie ciężkie straty poniósł 16. Pułk Piechoty oraz artyleria dywizyjna. Sytuacja na tym odcinku po przełamaniu dokonanym przez 5. Dywizję Pancerną była bardzo groźna, gdyż nie tylko zostało przełamane centrum armii, ale przełamanie pozwalało wykorzystać sukces do uderzenia na tyły grupy operacyjnej Śląsk oraz grupy operacyjnej Bielsko. Ciężkie walki trwały na odcinku 21. Dywizji Górskiej oraz w rejonie Węgierskiej Górki, gdzie niemiecka 7. Dywizja Piechoty nie mogła przełamać polskich pozycji wzmocnionych 4 bunkrami. Mimo licznych natarć, niemiecka dywizja nie przełamała polskich pozycji i poniosła ciężkie straty.
Od rana trwały zacięte walki na odcinku 10. Brygady Kawalerii, która pod Jordanowem odpierała niemieckie uderzenia. Jednak dalsze walki zakończyły się przełamaniem polskich pozycji i zmuszeniem do wycofania się 10. Brygady Kawalerii, która obsadziła nowe pozycje, blokując dalej wojska niemieckie. Do odwrotu zmuszony został także 1. Pułk KOP, który wycofywał się na Mszanę. Generał Schilling, nie mając odwodów, wiedział, że sytuacja jego armii jest bardzo ciężka. 7. Dywizja Piechoty znajdowała się na pozycji częstochowskiej pod dużym naciskiem. Krakowska Brygada Kawalerii wycofywała się pod naciskiem 2. Dywizji Lekkiej zawarte, oddalając się jednocześnie od 7. Dywizji Piechoty. Pod Wyrami i Tychami trwały zaciekłe walki, które jeszcze nie miały rozstrzygnięcia. Dalej na południe, po rozbiciu 6. Dywizji Piechoty, niemiecka 5. Dywizja Pancerna skierowała się na Oświęcim oraz Bojszowy, zagrażając polskim oddziałom walczącym na Śląsku oraz pod Bielskiem. Na południu, mimo porażki pod Jordanowem, 10. Brygada Kawalerii nie dała się rozbić i nadal blokowała niemieckim oddziałom natarcie na Kraków, choć zarysowywał się już ruch niemieckich oddziałów na Mszanę Dolną. Dlatego generał Schilling zwrócił się do naczelnego wodza o pozwolenie na odwrót, aby skupić się na obronie bliżej Krakowa. Początkowo naczelny wódz prosił o wstrzymanie się z odwrotem, jednak pozwolił na przygotowanie rozkazów do odwrotu. Podczas drugiej dramatycznej rozmowy, mimo dobrych wieści o stanie 6. Dywizji Piechoty, która powoli zbierała swoje rozproszone oddziały, naczelny wódz zezwolił na odwrót armii Kraków na linię Nidy oraz Dunajca. Tak więc po 2 dniach ogromnego poświęcenia polskich żołnierzy, dowódców, wobec ogromnej przewagi przeciwnika, najsilniejsza z polskich armii, wobec zagrożenia swoich skrzydeł oraz przełamania w centrum, została zmuszona do odwrotu. Odwrotu, który nie zakończył się klęską. Odwrotu, który stał się symbolem kunsztu nie tylko zwykłych żołnierzy, ale także ich dowódcy, generała Schillinga, który wraz z oddziałami 2 razy wyprowadzał swoich żołnierzy z kleszczy i zakończył walki dopiero pod Tomaszowem Lubelskim i Narolem.